Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj przepyszne, pieczone. Zachęcam, sięgnijcie po ten przepis, wypróbujcie go we własnej kuchni. Podaję go jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam do filmiku. Dzisiaj pieczone udko. Jest to oczywiście przepis na dowolną ilość udek i to w takiej postaci, jak widać tutaj na talerzu w całości. Same pałki bądź same tylko udka można w ten sposób upiec. W mojej dzisiejszej wersji jedno dość spore udko, 350 gramów mniej więcej, i będę je piekła na kiszonej kapuście, odpowiednio doprawionej z odpowiednimi dodatkami. Zaczynam od tego, że mięso dokładnie przypruszam solą oraz pieprzem ziołowym i nacieram je z obu stron tymi przyprawami. Gotowe mięso można teraz pod przykryciem wstawić na jakieś 20-30 minut do lodówki, żeby nieco przeszło przyprawami. Można je także doprawić wcześniej i wstawić do lodówki na przykład na noc, lub jeśli bardzo się spieszymy, przystąpić od razu do kolejnego etapu. Ja jednak wolę, kiedy mięso odstoi w przyprawach, bo jest finalnie po prostu smaczniejsze. Do naczynia żaroodpornego, w którym będę piekła udko, dodaję 250 g kapusty kiszonej. Moja jest domowa, oczywiście może być kupna. Mówię o tym, że jest domowa, bo jest tak dość grubo osiekana. Do kapusty dodaję 5 kulek jałowca. Utykam go pomiędzy kapuścianymi nitkami. Pół łyżeczki kminku. To jest zwykły kminek, tyle że ja go trochę zmiażdżyłam w moździerzu, żeby uwolnić jego aromat. Właściwie 1/3 łyżeczki tego kminku dodałam. I czasami dodaję tutaj także jabłko, zwykłe jabłko, połówka, obrane ze skórki, pozbawione gniazdek nasiennych i pokrojone w ósemki. Te ósemki układam na kapuście i na tym układam mięso. W mojej dzisiejszej wersji bez jabłka, sama tylko kapusta z przyprawami. Układam na niej mięso skórą do góry. I podlewam wodą lub białym winem. W mojej dzisiejszej wersji woda, daje jej niewiele, 50 ml i leję po ściankach, tak żeby nie spłukać przypraw z kapusty. Przykrywam i wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół. Termoobieg nie ma tutaj sensu, dlatego że naczynie jest pod przykryciem. I piekę tak długo, aż mięso będzie gotowe, a kapusta delikatnie zmięknie. Oceniam, że 30-40 minut i powinno być dobrze. Po mniej więcej 30 minutach, kiedy kapusta zmiękła, mięso także jest już w miarę upieczone, zdejmuję pokrywkę i dopiekam mięso przez jakieś 10-20 minut do czasu, kiedy z wierzchu ładnie się zrumieni, a w środku będzie doskonale upieczone. W tym też mniej więcej czasie dostawiam tutaj ziemniaki pieczone, z którymi będę tego kurczaka podawać. Jak przygotować te ziemniaki pieczone w maśle i czosnku pod folią aluminiową, pokażę w osobnym filmiku. To bardzo fajny i praktyczny sposób, bo nie tylko dobrze wykorzystuję miejsce w piekarniku, dania pieką się praktycznie w tej samej temperaturze i mniej więcej w tym samym czasie, to jeszcze doskonale do siebie pasują, bo tego kurczaka właśnie podam z pieczonymi ziemniakami. I gotowe, skórka ładnie się zrumieniła, kapusta cały czas soczysta, pięknie upieczona w kuchni, także pachnie przepięknie. Wyjmuję danie z piekarnika, zostawiam mięso na jakieś 5 minut do odpoczęcia, po czym porcjuję i od razu podaję. Mięso jak na drób było w piekarniku wystarczająco długo. Jest naprawdę soczyste dzięki temu, że piekło się cały czas w wilgotnym środowisku. Sok parujący od kiszonej kapusty. Przeszło fajnie smakami, aromatami i dodatkami, które dodałam do dania na początku. Jest doskonale upieczone, miękkie, świetnie odchodzi od kości i naprawdę jest warte polecenia. Mam nadzieję, że się skusicie, do czego ja gorąco zachęcam. I na koniec jak zawsze życzę smacznego.